W poniedziałek w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się debata prezydencka zorganizowana przez Telewizję TETKA, Radio Tczew, Dziennik Bałtycki i portal tyczy.pl. Debatę prezydencką poprowadziła Barbara Jackiewicz z Telewizji TETKA i Przemysław Zieliński z Dziennika Bałtyckiego. W spotkaniu wzięło udział pięciu spośród sześciu kandydatów na fotel prezydenta Tczewa. Marcin Chełstowski z Komitetu Wyborczego Wyborców, Twój Nowy Prezydent, Tadeusz Dzwonkowski z. Prawa i Sprawiedliwości, Iwona Nica, reprezentująca koalicję Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, Mirosław Pobłocki z Porozumienia na Plus oraz Zbigniew Urban ze Świadomego Trzewa. Jako jedyny zaproszenia na debatę nie przyjął Wojciech Drzeżdżon reprezentujący inicjatywę samorządową. W swoim oświadczeniu stwierdził, że nie chce uczestniczyć w spotkaniu, podczas którego kandydaci rozmawiają językiem nienawiści. Jak się okazało, obawy te były nieuzasadnione. Debata została podzielona na dwa bloki. W pierwszym prowadzący zadali trzy pytania przygotowane przez redakcję organizujące spotkanie. W pierwszej kolejności kandydaci zaprezentowali swoje sposoby na skuteczne zatrzymanie mieszkańców w naszym mieście. Drugie pytanie poruszyło problem braku w drzewie publicznego żłobka. Trzecie dotyczyło niskich płac w zlokalizowanych w trzewie fabrykach. Kandydaci przedstawili swoje wizje dotyczące przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia w branży produkcyjnej. W drugim bloku przyszła pora na trzy najciekawsze pytania nadesłane przez widzów, słuchaczy i czytelników. Piątka kandydatów odpowiadała na pytanie jak przywrócić wysoką jakość komunikacji miejskiej oraz jak sprawnie skomunikować Tczew z metropolią. Drugie pytanie związane było z zagospodarowaniem parku miejskiego, parku Kopernika i Kanonki. Trzecie pytanie było podchwytliwe, ponieważ dotyczyło dofinansowania z budżetu miasta programu in vitro. Tylko dwóch kandydatów wiedziało, że temat ten nie leży w gestii samorządu gminy. Na koniec debaty każdy z kandydatów miał dwie minuty na autoprezentację. Na retransmisję debaty prezydenckiej zapraszamy we wtorek o godzinie 21:40 i w środę o 10 rano.